Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj już wielka środa. Zaledwie cztery dni do Paschy Jezusa. I to jest ten bardzo trudny dzień w życiu naszego mistrza. Bo z jednej strony wysyła swoich uczniów, aby w mieście przygotowali dla niego miejsce do spożycia Paschy jest to pierwszy dzień prześników. A z drugiej strony ma świadomość tego, że Judasz przelicza już zarobione srebrniki. Zdrada Judasza to jest to, co w Bożym planie jest takie trudne do wytłumaczenia, a jednak coś, co musiało się wydarzyć. Te wydarzenia nie powstrzymują jednak Jezusa w realizacji zbawczego planu zbawienia. Idzie dalej, idzie do Jerozolimy, aby w pierwszy dzień prześników zasiąść ze swoimi uczniami do stołu, do wieczerzy. Tej wieczerzy. Podczas której wszyscy Izraelici wspominali cudowne wyzwolenie z niewoli egipskiej, tej wieczerzy, która rozpoczynała się od Haggady, a więc od opowieści o tym, jak Bóg wyzwolił swój naród z niewoli faraona. Teraz będzie już on tym Bożym Barankiem, który siebie samego złoży w ofierze. Ta zdrada, zdrada człowieka, zdrada apostoła, Zdrada Kościoła, młodego Kościoła, zawsze będzie tym, co będzie wyzwalać w Jezusie jeszcze większe pokłady miłości. Czy jesteśmy gotowi do tego, by z Jezusem już jutro zasiąść do stołu, by z Jezusem już jutro zasiąść do wieczerzy we wspólnocie swojego Kościoła parafialnego? Czy nasze zdrady jesteśmy w stanie oddać? I złożyć na sercu Jezusa, tak jak na sercu Jezusa spoczął najmłodszy z Jego apostołów, święty Jan. To są pytania ważne, bo cztery dni do Paschy, ale tylko jeden dzień do tryduum paschalnego, a więc do tego dnia, który rozpocznie i zmieni wszystko w historii zbawienia, oby także w mojej i Twojej historii.